Chwała Panu. Cieszę się, że mogę być tutaj przed Wami, ale chciałbym Was zapytać, czy pamiętacie, co było ogłoszone tydzień temu? Czy pamiętacie, o czym nasz brat Janek Śliwka, którego dzisiaj nie widzę, o czym głosił? O myślach, tak. Kochani, myślę, że to jest ważne, aby rozważać też w ciągu tygodnia to, co słyszymy, co jest zgłoszone, jakie Boże Słowo jest zgłoszone na tym miejscu, aby też trawić to Słowo. Myślę, że to jest takie właściwe i też staramy się to wprowadzić na grupach domowych i na naszej grupie domowej w czwartek też zastanawialiśmy się nad tym Słowem, tak go zaczęliśmy trawić od strony takiej praktycznej. Czy nasze myśli są właściwe, czy radzimy sobie w tej sferze w naszym życiu, czy mamy problemy? I tak szczerze mówiliśmy o takich praktycznych rzeczach i był to dla nas taki błogosławiony czas. Ale też mówiliśmy o tym, w czym uchybiamy i taka aby jedna z takich myśli, takich konkluzji, która tam na koniec się zrodziła, to, że jak powiedziała to jedna z sióstr, że to jest wspaniałą rzeczą, że nasze jakieś problemy, troski, ale też uchybienia, trudności albo coś, w czym nie dostaje nam, że możemy to wszystko składać na Pana Jezusa, że możemy to przynosić do Niego, a On nam pomaga, aby przezwyciężać różne problemy, różne sytuacje i też dotyka naszych i myśli, i naszych serc. Cieszyłem się też z tego świadectwa, które we wtorek mówił brat Leonard. Mówił o takich rzeczach, nie takich łatwych, o tym, co widział w swoim życiu, co było niewłaściwe i co Bóg musi zmieniać i zmienia w jego życiu. Kochani, ale to, co mi dzisiaj tak przychodzi, to od dłuższego czasu, jakie słowo, którym żyję, i wybaczcie, bracia starsi, bo już dzieliłem się tym słowem też na spotkaniu dla starszych, to jest radość w trudnościach, o naszej postawie, jaka powinna być. I to jest coś, co tak mnie dotykał. Nie wiem, czy wy macie z tym problem, ale pastor na przykład mówił ostatnio, że często mówi się o radości, ale ja się tak jak nad tym pomyślałem, to Bóg musi do mnie ciągle mówić w tej dziedzinie, bo czasami jest tak w naszym życiu, że jakieś słabości, trudności powodują to, że pewne rzeczy nas bardziej dotykają, coś nas bardziej jakoś tam porusza i tracimy gdzieś tam radość, pokój w swoim życiu. Wiecie, i podeprę się tutaj tym słowem, bo skoro mówimy często o radości, zachęcamy do radości, ja chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, 3, 1 werset. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was jest to zabezpieczeniem. Kochani, czy to, że często mówimy ostatnio, czy wspominamy, czy zachęcamy do tego, aby się radować w Panu. Nawet dzisiejsze pieśni, to jedna z tych pierwszych, to było takie wyzwanie do takiego radosnego oddawania chwały Bogu. Ale wiemy, że w naszym życiu jest różnie, że czasami jesteśmy przytłoczeni naszymi problemami, czasami choroba, jakieś doświadczenia powodują to, że brakuje tej radości, że nie potrafimy się przebić. I kiedy być może siedzisz na tym miejscu i myślisz, no człowieku, o czym ty mówisz? Gdzie mi tutaj radość, kiedy w moim życiu łzy, kiedy w moim życiu doświadczenie, gdzie w moim życiu jakaś może choroba, trudności rodzinne, trudności w pracy, a ja mam się jeszcze radować? Kochani, w tym samym liście, w 4 rozdziale i 4 wersecie jest taki znany werset. Nie? Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Czyli to wezwanie, czytam tutaj, radujcie się, nie jest jakimś takim, taką delikatną sugestią, że mogę coś zrobić, że Bóg mnie do czegoś zachęca, ale jest to takie stanowcze polecenie. Radujcie się. Czy jest to takie łatwe?
Łatwe myślę, że jest, kiedy przechodzimy takie radosne chwile, tak dzisiaj rodzice tych małych dzieci, którzy cieszą się od już wielu miesięcy, była to dla nich taka ogromna radość, że nowe dziecko, że taka wspaniała istota pojawiła się w ich życiu, że dzisiaj mogliśmy się modlić, że dla nich to było taką radosną chwilą. I w takich normalnych sytuacjach, kiedy mamy błogosławieństwo, kiedy są sukcesy, kiedy się nam dobrze powodzi, tak łatwo się radować. Jest to takie naturalne i to jest też właściwe, że cieszymy się w tych takich codziennych sytuacjach tymi dobrymi rzeczami. Ale już trudniej jest radować się, kiedy, tak jak mówiłem, są doświadczenia, próby i przeciwności, kiedy jest burza w naszym życiu czy jakaś nawałnica. I to polecenie to nie jest, tak jak mówiłem, jakaś prośba, ale to jest taki nakaz. Radujcie się. Fajnie, że tu przed tym słowem zawsze jest w Panu. To jest ukierunkowane i takie wskazujące na to, że to źródło radości, które ma być w moim życiu, które się ma przejawiać też może na mojej twarzy, w moim uśmiechu, w moim zadowoleniu, to źródło tej radości jest w kim? W Bogu, jest w Panu, jest tym, który może nas w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co przeżywamy, może nam dać radość i taką wielką radość, takie spełnienie i takie zadowolenie. Radujcie się w Panu zawsze, zawsze, czyli niezależnie od sytuacji, którą przechodzę. Tak mówiłem, przeżywamy różne chwile, przeżywamy różne doświadczenia w naszym życiu i trudno jest radować się czasem w tych trudnych sytuacjach. Ja wiem po sobie, że czasami jak bolał mnie na przykład mocno ząb, tak trudno się było, tabletka jedna za drugą nie pomagała albo już słabo działała i trudno się było radować w tym momencie. I nie mówię to jakoś tak, że jest to takie proste, ale nasza postawa jest ważna w tym momencie. Radujcie się w Panu zawsze, czyli niezależnie od okoliczności, od sytuacji w moim życiu. I tu jest takie fajne jeszcze stwierdzenie. Powtarzam, radujcie się. Czyli jeżeli coś do mnie nie dociera, ktoś mi coś mówi, zrób tak i tak, zmień swoją postawę, a gdzieś to do mnie nie dociera. Tutaj Bóg przez to słowo mówi do mnie, jeszcze raz, radujcie się, raduj się. Powtarza to z takim naciskiem, abym był tym, który, do którego dotrze to słowo. Wiecie, i patrząc i czytając ten fragment, można sobie zadać pytanie, czy łatwo to tak powiedzieć? No bo stoję sobie tutaj, w tym momencie jest mi dobrze, mam kochającą rodzinę, wszystko się układa i jest mi to stosunkowo łatwo wypowiedzieć i zachęcić was, kochani bracia i siostry, radujcie się. Ale być może wielu z was przechodzi różne sytuacje w swoim życiu. I teraz pytanie, kto napisał te słowa z inspiracji Ducha Świętego? Pisał apostoł Paweł, który był w tym czasie w więzieniu, prawdopodobnie w Rzymie. Był odcięty od swoich współbraci, był osamotniony. Miał przed sobą jakby perspektywę już rychłej śmierci. I to nie była sytuacja, w której mógł się czuć komfortowo, dobrze, nie miał jakichś takich perspektyw na wiele, a mimo wszystko ta jego postawa w całym tym liście, gdzie pisał listy do zborów, ale tu też do Filipian, jest pełna zachęty. Widać w tym, jakbyśmy tak przeczytali cały ten fragment listu do Filipian, to zauważylibyśmy, jak wiele jest w tym zachęty, jak wiele jest takiego ciepła i serdeczności i takiej pogody ducha. Czyli człowiek, który jakby kończy, nie widzi już dla siebie może takiej możliwości, chociaż wie, że Bóg jest wszechmocny, jest wszechmogący, ale znajduje się w więzieniu, może doświadczać radości i pisze to i zachęca wierzących Filipian do tego, aby się radowali.
Mówi o wielu rzeczach. Interesuje się też sytuacją. Epafrodyta mówi, zachęca wierzących do tego, aby w obliczu prób i doświadczeń mogli się ostali, aby byli wierni, aby byli pełni takiej gotowości i radości iść za Jezusem. Wiecie, i ta postawa apostoła Pawła dla mnie jest też takim potwierdzeniem tego, że w tych sytuacjach prób, doświadczeń, w trudnych jakichś takich sytuacjach naszych życiowych, my możemy się cieszyć. I to jest takie bardzo ważne, żeby mieć takie nastawienie. I gdyby tak popatrzeć na nasze życie, jak jest człowiek zakochany, kocha drugą osobę, to dla niego nie jest tak ważne otoczenie, gdzie się spotkają, chociaż zawsze to wybieramy jakieś romantyczne miejsca, jakieś fajne miejsca i tak dalej, ale tak naprawdę w tym wszystkim nieważne jest miejsce, ale ważne jest to, że się można spotkać z tą drugą osobą, mieć wspólny czas. I myślę, że to jest też takie odbicie tego, taki obraz tego, że w naszym życiu, kiedy nawet przechodzimy trudności, ale kiedy jesteśmy z Jezusem, kiedy się z Nim spotykamy, to możemy mieć tą radość. Mój taki bliski przyjaciel często mówi, nieważne gdzie, ale ważne z kim. Czyli ta sytuacja, w której jestem, że mogę gdzieś się z kimś spotkać, nie musi być super miejscem. Czasami go pytałem, gdzie byliście tam z jakimiś znajomymi, gdzie miał taki super czas. A mówi, taka wiocha zabita dechami, nic tam nie było ciekawego, ale super czas, bo mieliśmy wspaniałą relację ze sobą, pobyliśmy, pomodliliśmy się, mieliśmy czas ze sobą. I to dotyczy tak samo naszych relacji z Bogiem. Kochani, może nieważne jest miejsce, nieważna jest sytuacja, w której się znajdujesz, ale ważne jest to, że możesz zwrócić się do Jezusa i możesz u Niego szukać posilenia i też otrzymać tą radość, którą On Ci chce dać. I wszystko zależy od priorytetów. Muszę się zastanowić, czy dla mnie ta społeczność, obecność Jezusa Chrystusa, społeczność z Nim jest najważniejsza, przebaczenie grzechów, pewność zbawienia. Czy to jest to, co jest w moim życiu najważniejsze? Jeżeli przygniata mnie problem, jakaś trudna sytuacja, co mam z tym zrobić? Mam to na Niego złożyć w modlitwie, z ufnością, z wiarą. Jeżeli obciąża mnie grzech, blokuje mnie, nie mam radości, bo ja nie chcę powiedzieć, że każda sytuacja, kiedy ja nie mam radości, jest związana tylko z grzechem. Ale czasem tak jest, że jest w moim życiu grzech, że coś stoi na przeszkodzie, ja tracę radość. Co mam zrobić? Mam wyznać ten grzech, pokutować szczerze i przyjąć Boże usprawiedliwienie i cieszyć się i radować. Żeby to tak zobrazować, bo to jest proste, nie? Ale otwórzmy sobie Księgę Nehemiasza, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. W innym tłumaczeniu przeczytałem, niech Pan obudzi w was radość, ona jest waszą ostoją. Czyli radość Pana jest czymś, co trzyma nas przy życiu co daje zwycięstwo, co powoduje to, że ja się ostoję w chwili burzy, doświadczenia i problemu. Wiecie, ale chciałbym, aby przeczytać dłuższy fragment, bo co się stało wcześniej i może przeczytamy od 3 wersetu. Może dla wyjaśnienia też powiem jakby taki trochę całą tę sytuację. Lud izraelski po wielu dziesięcioleciach wrócił do Jerozolimy z niewoli babilońskiej. I co zastali? Zburzone, zniszczone mury, świątynia w ruinie, los i sytuacja narodu izraelskiego tragiczne. Ale to w tym wszystkim było takie niesamowite, że zobaczyli, że jest to też konsekwencją tego ich odstępstwa i bałwochwalstwa, to co się stało w ich życiu. I co się potem stało? Nehemiasz pod przywództwem Nehemiasza i Ezdrasza podjęli decyzję o odbudowie murów, ale wcześniej pojawiło się coś takiego, że zaczęli czytać Boże Słowo.
Przeczytamy może od trzeciego wersetu. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matatiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz, Masajasz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Maliasz, Haszum, Haszuban, Zachariasz, Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także rozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał i rzekł do nich: idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty. Nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Kochani, czytamy tutaj to, co się działo, kiedy lud izraelski słuchał Bożego Słowa. To czytając tutaj, pierwsze jakby zaskoczenie, słuchali od wczesnego rana do południa. Wiecie, to nie była taka chwila, tak teraz, że ja szybko i ekspresowo, ale oni słuchali Bożego Słowa. To Boże Słowo ich przekonywało, zaczęli pokutować, wyznawać swoje grzechy, płakali przed Bogiem. Ale rezultatem tego i co na co zwrócił Nehemiasz uwagę z inspiracji, wiesz, że Bożego Ducha, przyszedł też czas radości, kiedy oni już wyznali, kiedy przyjęli Boże przebaczenie, w ich życiu pojawiła się radość. I ta radość jest naszą ostoją. Kochani, nie dotyczy to tylko tego, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się z Bogiem, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale dotyczy też to każdego dnia, bo zdarzy się nam czasami upaść, zgrzeszyć. I czasami to w moim życiu może być taką blokadą, że nie ma radości, bo jest jakiś grzech. To nie musi być jakiś wielki z pozoru, o którym ja myślę, że jest wielkim grzechem, ale to może być drobna rzecz, która się nie podoba Bogu, a która jest taką przeszkodą w moim życiu. I co wtedy mogę zrobić? I co powinienem zrobić? Odpowiedzieć na Boże Słowo, pokutować, wyznać, ale też przyjąć Boże przebaczenie. Czasami można utknąć na tym miejscu, że człowiek pokutuje, wyznaje i ciągle wraca do tego grzechu, który gdzieś tam popełnił. Chociaż szczerze pokutuje, ale nie potrafi przyjąć Bożego przebaczenia. Kochani, ale nie tak ma być. I wiemy z naszego życia, że jeżeli szczerze pokutujemy, przyjmujemy Boże przebaczenie, usprawiedliwienie, wtedy w naszym życiu jest radość. Wiecie, ja tego doświadczam też w swoim życiu. Musiałem Boga też przeprosić ostatnio. Chciałbym to może później wpleść, ale powiem teraz. Modliliśmy się z Renią o taką sytuację, o pewną rzecz, która była związana z jej pracą. Modliliśmy się, myślę, że parę tygodni i prosiliśmy o konkretnie, żeby Pan zainterweniował, dał jej pewne rozwiązanie. Wiecie, i przyszedł ten termin, nic. Minęły 2 miesiące i odpowiedź była negatywna. W związku z naszą jakby modlitwą i z tym, co Renia jakby tam zrobiła w pracy, jakie kroki poczyniła. Była negatywna odpowiedź. Odwołała się,
I przyszła odpowiedź, ale przyszła odpowiedź połowiczna. Kochani, czyli dostałaby pół tego, o co prosiliśmy. Ja nie chcę tu mówić o szczegółach, bo to za dużo mówienia. Kochani, ale ja w tym momencie, Renia się ucieszyła, ona przyjęła taką postawę wdzięczności i mówi, no chwała Bogu, mogłam nic nie dostać, a dostałam, cieszę się z tego. A ja taki narzekający się zrobiłem, mówię, no modliłem się o tyle, a dostałaś, no mówiąc tak najprościej, połowę z tego, co to jest za rozwiązanie, nie, ja nie do końca mi to tak odpowiadało. Wiecie, musiałem przeprosić Pana Boga za to po jakimś czasie, bo tak naprawdę stwierdziłem, że w moim życiu pojawiła się taka niewdzięczność, narzekanie. Mówię o takiej prostej rzeczy, nie? Wiecie, ale jakoś mnie to tak męczyło i powiem Wam szczerze, że kiedy to tak wyznałem Bogu, już nie pamiętam, czy to razem robiliśmy już gdzieś modląc się późno w nocy, czy to było jakoś jeszcze wcześniej, więc ja powiem szczerze, że dało mi to znowu taką radość, wolność. I czasami takie rzeczy nas blokują, narzekanie, coś, co Bogu się nie podoba. Czasami to są poważniejsze rzeczy. Ale chcę Wam powiedzieć, że kiedy pokutujemy, wyznajemy swoje grzechy i przyjmujemy Boże usprawiedliwienie, Boże przebaczenie, wstępuje w nasze życie radość. Wtedy może być na naszym obliczu uśmiech, radość. Nie musi to być naciągane, nie musi to być coś takiego na pokaz, bo trzeba się uśmiechnąć. I myślę, że to wiemy. Bardziej to patrzymy często wstecz, kiedy się nawracaliśmy, kiedy oddawaliśmy swoje życie Bogu, kiedy płakaliśmy. Ale tak w naszym życiu też się może pojawić grzech i trzeba się z tym rozprawić, aby ta Boża radość w naszym życiu była obecna. Niech Pan obudzi w nas radość. Ona jest naszą ostoją. Tylko takie szczere uniżenie się przed Bogiem, połączone z wyznaniem grzechów, jest jedynym źródłem wszelkiej radości w Jezusie. Bez pokuty i przyjęcia usprawiedliwienia nie może być mowy o odczuwaniu prawdziwej, duchowej radości w Panu. I nie pozwólmy sobie, żeby ta radość, żebyśmy zostali ograbieni z tej radości. Nie zostawiajmy tego. Jeżeli widzisz, że brakuje ci w życiu radości, być może to jest jakiś grzech w moim czy w twoim życiu, a może nie, może po prostu presja różnych sytuacji powoduje, że nie masz tej radości. Nie, musisz rozwiązać tę sytuację, bo bez tej radości w Panu nigdy nie będziesz taki w pełni szczęśliwy, będziesz ograbiany, będziesz często pokonany. I myślę, że taką radość trzeba ją pielęgnować, tak pilnować jej jak oka w głowie, sprawdzać swoje życie. I w tej radości też tkwi źródło naszej duchowej siły. Wiecie, kiedy tak popatrzeć, przypomniało mi się ognisko, które mieliśmy z jedną z sióstr, z Lucynką w Brennej i zrobili, no ona już przygotowała wcześniej ognisko, ale przyjechaliśmy tam, pospacerowaliśmy, pochodziliśmy i mieliśmy ognisko, nie takie, upiekliśmy kiełbaskę i tak dalej. I musimy powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ognisko zgasło. Ja wiem, że rangersi dobrze, że wyszli, że trzeba zalać, zabezpieczyć, zasypać i tak dalej. Ale tak naprawdę, żeby ognisko przygasło i później zgasło, wystarczy nic nie robić. Wystarczy je zostawić, nie dokładać drzewa, ono samo zgaśnie, albo będzie przygasać, nie będzie dawać ciepła, gorąca, nie będzie też odstraszać. To już może w wersji takiej bardziej dawniejszej, żeby nie będzie odstraszać dzikich zwierząt, wilków. Kochani, ale jeżeli w naszym życiu nie będziemy też pielęgnować i patrzeć na to, czy żyjemy w tej Bożej radości, to co, no, inni się nie ogrzeją w naszym towarzystwie, bo nie będzie tego ognia. Też nieprzyjaciel, jako ten lew krążący wokół nas, jako taki wilk, będzie miał łatwiejszy dostęp do nas. Nie będzie to przygasłe ognisko, tej brak radości będzie powodować to, że nie będziemy tak w stanie dać odpór, tak łatwo odpór tym siłom ciemności, które będą nas dotykać. Radowanie się w Panu powinno być podstawą naszego serca i stylem życia, niezależnie od okoliczności. Po raz kolejny to podkreślam. Niezależnie od okoliczności. Wiecie, i
podstawą taką i powodem radości w Panu jest przede wszystkim nasza społeczność z Jezusem Chrystusem, przebaczenie grzechów i fakt, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Otwórzmy sobie Łukasza, to jest taki fragment, który też znamy. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. To jest podstawa naszej radości. Mamy się cieszyć z Bożych cudów, Bożych dokonań, Bożych uzdrowień, Bożego uwolnienia, ale przede wszystkim mamy się cieszyć z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I kiedy tak myślałem, jaka jest moja postawa, bo mówiłem, że mam zadbać o moją radość, że mam przyjąć właściwą postawę, co ma wpływ, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływ w moim życiu. I tak myśląc nad tym, stwierdziłem, że ja mam wpływ na to, że mogę przyjąć właściwą postawę, czyli z radością jest podobnie jak z miłością, że miłość nie jest uczuciem, ale z decyzją jest czynem. Kochani, i tak samo jest z radością, czyli moja postawa, moja decyzja. Będę radował się w Panu, czyli kiedy jestem jakoś przygnieciony. Wiem, że w moim życiu może nie ma grzechu jakiegoś, ale jednak jestem pozbawiony radości. Mogę jak psalmista zawołać, duszo moja, raduj się w Panu. Mogę swoją duszę jakby wzywać do tego, zachęcać do tego, raduj się w Panu. Mogę przełamywać pewne jakieś problemy, opory w moim życiu, a to uwielbienie, to wołanie będzie wysłuchane i będzie radość w naszym życiu. I czyli nie muszę jakby poddawać się tym okolicznościom, nie powinienem, ale powinienem polegać na Panu i radować się w Nim. Ale też tą drugą rzeczą, na którą jakby tak bezpośrednio nie mam wpływu, jest to, że radość jest jakby częścią owocu Ducha Świętego. Otwórzmy sobie Galacjan 5:22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój. I podkreślam to radość. Ale ten owoc Ducha jest wynikiem końcowym trwania w krzewie winnym, w Jezusie. Sami z siebie nie jesteśmy jakby w stanie wyprodukować tego owocu Ducha Świętego przez własne starania i wysiłki, chociaż taka moja postawa, moja decyzja w pewnych rzeczach jest bardzo ważna w tym wszystkim. Owoc powstaje dzięki trwaniu latorośli w krzewie winnym. Jego powstawanie to proces rozciągnięty w czasie. I otwórzmy sobie Ewangelię Jana 15 rozdział. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I może 10:11. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I takim fundamentem prawdziwej takiej duchowej radości jest trwanie w społeczności z Jezusem Chrystusem. I nic tego nie zastąpi. Ja mogę siebie zachęcać, ale mogę siebie motywować, podejmować decyzje, ale jeżeli nie będę miał takiej bliskiej społeczności z tym krzewem winnym, z Jezusem Chrystusem, to na wiele się to nie zda. Nie będzie tego w moim życiu widać, bo będą ciągle braki. Ja będę próbował decyzje podejmować, ale sam sobie nie poradzę. I ta postawa moja, czyli decyzja i owoc Ducha Świętego, który w moim życiu jest efektem trwania z Jezusem w społeczności, wzajemnie się uzupełniają. Kiedy popatrzę na swoje życie, czy osoba narzekająca, przykładowo nieposłuszna, żyjąca pod kontrolą strachu i trosk, jest pozbawiona czasami wiary w Boże obietnice i trudno wtedy jest chwalić Boga, dziękować Mu. I jak tutaj mówić w tym momencie mogę, że mam Bożą radość, kiedy w moim życiu jest narzekanie, może jest obawa, strach, brak zaufania w Boże obietnice, ale wiem, że mogę żyć inaczej. Wiecie,
czas tak szybko biegnie, trochę może będę skracał, ale pamiętamy tę sytuację, kiedy w Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału wraz z nimi wystąpił też przeciwko nimi tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siedzieć z rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A koło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Wiecie, taka postawa pełna wiary, bliskości Boga. W takiej sytuacji wielbić Boga, śpiewać, kiedy wszystko boli, kiedy jest się niesłusznie oskarżonym, łatwo o jakieś pretensje. Panie Boże, dlaczego ja jestem w tym miejscu? Dlaczego mnie nie wyratowałeś? Dlaczego ta sytuacja mnie spotkała? A oni chwalili, wielbili Boga. I Bóg niesamowicie na to odpowiedział. Taki drugi fragment, to jest z księgi Habakuka, 3 rozdziału, 16-19 werset. Tak krótko tylko powiem, znamy to też z pieśni. Choćby figi nie zakwitły, choćby cokolwiek się działo, jak prorok taki strapiony w tej sytuacji, jaką postawę przyjął, jednak Panu będę radość miał. I myślę, że taka postawa tego proroka, że niezależnie od sytuacji materialnej, od sytuacji, która w jego życiu się działa, on stwierdził, że jednak będzie się radował w Panu, weselił się w Bogu swojego zbawienia. Myślę, że to jest takie bardzo ważne. Czasami też nasze życie, kiedy jesteśmy pozbawieni tej radości Bożej, też czasami się to przekłada na nasze zdrowie, na nasze jakieś problemy. I bo nawet medycyna podkreśla pewne rzeczy, że kiedy człowiek jest radosny, kiedy jest pełen takiej radości, werwy do życia, to nawet w chorobie szybciej wraca do zdrowia, szybciej przebiega rekonwalescencja. Nawet są różne, czy na różnych oddziałach czasami są różne prowadzone akcje, które mają, aby pomóc wprowadzić taką radość, czyli na oddziałach jakichś dziecięcych są prowadzone takie akcje, gdzie dzieci mają różne takie odwiedziny, gdzie mogą się pośmiać, wtedy też łatwiej im pewne rzeczy przechodzić. I w przypowieściach Salomona czytamy w 17 rozdziale. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Ja bym tutaj tak bardziej wesołe, radosne, pełne radości, tej Bożej radości. Ja myślę, że to jest też taką dla nas wskazówką, że czasami te troski, problemy nas tak przygniatają, różne obciążenia, że ta radość gdzieś tam w naszym życiu znika. Później się pojawia jeszcze coraz większy jakiś stres i problemy. Kochani, myślę, że jest to nam czasami takie bliskie i czasami z tym też do końca nie umiemy sobie poradzić. Zastanawiałem się, co oznacza, co wzmacnia taką moją radość, buduje, chroni. Otwórzmy Filipian 4, a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem też być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Kochani, naszą radość w Bogu może też budować nasza postawa wdzięczności, zadowolenie z tego, co posiadamy. Wiecie, tak łatwo się porównywać z kimś, że ma lepszą pracę, że ma lepszy samochód, że ma lepszy dom, ładniejszy. I taka postawa braku wdzięczności, niezadowolenia powoduje to, że zabija to naszą radość, nasze zadowolenie, że jesteśmy sfrustrowani, bo ktoś ma coś lepszego, a jakoś łatwiej mu to przyszło niż nam. Kochani, postawa wdzięczności za wszystko, tak? Tutaj apostoł Paweł pisze, że we wszystkim się może, umie się ograniczyć, że nauczył się poprzestawać na tym, co ma. Kochani, to jest taka właściwa postawa,
o której czasami też zapominamy, bo dajemy się zaprzątnąć różnym reklamom, różnym sytuacjom i czasami widzimy pewne rzeczy, których nie posiadamy, a chcielibyśmy. I następne, co jest taką ważną rzeczą, to postawa wdzięczności wobec Boga, dziękowanie. To, co wspomniałem, taka prosta sytuacja, że zamiast być wdzięczny za coś, nie byłem do końca zadowolony. Byłem narzekający, bo nie otrzymałem tego, co tak oczekiwałem, tak w 100%, bo ta odpowiedź była tak na 50%. Kochani, ale postawa takiej wdzięczności za wszystko. Panie, dziękuję Ci za to, co mi dałeś, chociaż nie do końca rozumiem, jak Ty to rozwiążesz dalej, jakie dasz rozwiązanie, jaką dasz odpowiedź, ale dziękuję Ci za tę sytuację i za tą odpowiedź. Jestem Ci wdzięczny. Ta postawa wdzięczności się wyraża też z tym, że dziękuję Bogu za zbawienie, za Jego opiekę, za Jego dobroć, za takie rzeczy, które wydają się takie prozaiczne, które się nam należą, za zdrowie, za to, że mamy gdzie mieszkać, że mamy pracę. Czy ta postawa wdzięczności jest w moim sercu? Jeżeli jest taka postawa, to ja myślę, że też ta radość w moim życiu jest budowana, że ta radość wzrasta, że jest to takie coś, co jest naturalne w moim życiu. Następnie, co buduje, to ja myślę, że też dzielenie się Ewangelią. Ja wypisałem parę takich rzeczy. Myślę, że wielu z was potrafiłoby jeszcze coś dodać, ale kiedy dzielisz się Ewangelią z inną osobą, kiedy dzielisz się z takim nastawieniem, że wiesz, że ta osoba potrzebuje Jezusa, że idzie na zatracenie i możesz się podzielić tą Ewangelią, to jest to ogromna radość w tym momencie dla nas, kiedy dzielimy się tym Bożym przesłaniem, tą dobrą nowiną. I niezależnie czasami, czy widzimy ten odzew, ale kiedy się podzielimy, to jest taka wielka radość, bo jest to Boża wola, ale to jest coś, co powoduje, że nie jesteśmy skupieni też na siebie, ale myślimy o innych. Zmiana myślenia, odnawianie swojego umysłu, o tym mówił Jasiu tydzień temu. Skupianie się na Bożych obietnicach, to co jest takie bardzo ważne, że mam patrzeć i szukać w Bożym Słowie i odbierać też Boże obietnice dla siebie, kim jestem w Jezusie Chrystusie, co Bóg ma dla mnie zagwarantowane, aby się trzymać tych obietnic. Mam się skupiać na Bożych obietnicach, a nie na swoich brakach. I mam szukać najpierw Królestwa Bożego. To jest takie bardzo ważne. Wiecie, ja to tak z różnych stron chciałem, aby podkreślić tę radość, co jest ważne, w jaki sposób ją utrzymać. Wiecie, co nas okrada z radości? No to przede wszystkim grzech. Kochani, to jest coś, co powoduje, że tak samo, gdy Izrael zwracał się ku grzechowi, bałwochwalstwu, Bóg zawsze zabierał im radość. Czytamy też w Jeremiasza o tym w 25 rozdziale. Dawid, kiedy pokutował ze swoich grzechów, wołał do Boga: przywróć mi radość wybawienia Twego. I jakie antidotum, lekarstwo? To jest pokuta, usprawiedliwienie z łaski i powrót do radości. Przy narzekaniu i braku wdzięczności, co ma być? Lud izraelski często szemrał, nie wszedł do odpocznienia. I myślę, że to było powodem tego, że Bogu się to nie podobało, ich narzekanie i tak dalej. Co jest takim lekarstwem na narzekanie i brak wdzięczności? No odwrotność, to co mówiłem. Wdzięczność, chwała dla Boga, dziękczynienie, wdzięczność w wielkich i małych sprawach. Często coś, może nie widzimy tego jak grzech, ale troski i zmartwienia, no to już jest takie bliższe dla nas, nie? Doświadczamy tego, że troszczymy się o swoją przyszłość, czasami nadmiernie, czasami nie widzimy pewnych rozwiązań w swoim życiu i nie wiemy, jak to będzie, martwimy się. I jaka jest Boże lekarstwo, jaka Boża recepta? Też tu na przykład Filipian. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Tych takich czynników, takich spraw, które nas jakby okratają z tej Bożej radości, to może być też strach, o którym też mówiliśmy, obawy, które nas ograbiają z tej Bożej radości. Wiemy, że mamy wiele obietnic, mamy ponad 300 obietnic takich Bożych słów, które mówią nie bój się i takich Bożych pigułek na każdy dzień i wiecie, ten strach może nas bardzo ograbiać. Taki mój znajomy mówi, ma takie powiedzenie: kto się boi, ten moc wystoi.
Kochani, tak wczoraj nad tym myślałem, bo to jest chyba takie wiślańskie określenie, może dla niektórych niejasne. Kto się boi, ten moc wystoi, czyli dużo wycierpi, wiele przejdzie, czyli będzie miał wiele doświadczeń. Jeżeli w moim życiu będzie strach, to też nie będzie radości, a będę doświadczał bólu, różnych sytuacji nierozwiązanych. Wiecie, żeby tak nie przeciągać, chciałbym was zostawić takim słowem, które na koniec przeczytam, bo mówiłem o tym, jak pielęgnować radość, jaka jest ważna w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z Księgi Joba, z 22 rozdziału, takie życzenie dla siebie, dla was. Oczywiście to, ta obietnica, to życzenie jest też uwarunkowane. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Jeżeli Bóg będzie moim złotem i srebrem pełnym połysku dla mnie, to wielkie obietnice, kochani, to wtedy radość. Kochani, jeżeli ktoś, coś jest dla nas najważniejsze, to staje się to dla nas pasją. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, pasjonatem jakiegoś sportu, to on potrafi, on jak się go zapyta o to, to on będzie, jego oczy będą pokazywać to, jego twarz będzie pokazywać to zaangażowanie, te pasje, bo on będzie miał o czym mówić. On będzie tym taki poruszony i pełen pasji. Jeżeli uczynimy Jezusa Chrystusa złotym, kimś najcenniejszym w swoim życiu, srebrem, on będzie tym najważniejszym w naszym życiu, to będzie w naszym życiu radość. Wszechmocny będzie wtedy moją radością. Tą radością może być kariera, może być dążenie do spełnienia jakiegoś materialnego, może to być druga osoba, inny człowiek, kochani, ale tak naprawdę tą prawdziwą radość może mi dać tylko Jezus Chrystus. I kiedy go czynię tym najcenniejszy, kiedy on dla mnie jest złotem, srebrem najważniejszym, to w moim życiu jest radość. I chcę wam tego życzyć, aby i sobie, aby Jezus Chrystus był dla mnie złotem, tym najważniejszym, najcenniejszym, najpiękniejszym, najbardziej kochanym, bo wiem, że mam wtedy też obietnicę i będzie w moim życiu radość. I tego wam życzę, tej Bożej radości. Radujcie się w Panu. Nie przykrzy mi się to powiedzieć jeszcze raz. Radujcie się, powtarzam to. Amen.